Cześć. Dzisiaj będziemy zajmować się takimi stycznikami. Nie wiem dokładnie, co to jest za typ. Kupiłem je wraz z wieloma innymi na złomie. 3 złote za kilogram. 3 złote za kilogram. A ile taki waży? Kilo 840. Czyli około 5,52. Ważna zasada, kupując takie styczniki, bierzmy sobie kable, żeby były jak najdłuższe. No akurat nie są może tutaj najdłuższe, ale chciałem je bardzo szybko kupić, że zanim ktoś mi je wykupi. Więc co? Rozbieramy jedną sztukę. Zobaczymy jej zawartość. Później rozwalimy wszystkie 6. No i zobaczymy, ile odzyskaliśmy srebra. Na tą chwilę, jeżeli jest 5,50 za sztukę, 6 sztuk daje nam 33 zł. Wychodziłoby, że za tyle je kupiłem. Czy to się opłaciło? Moja zasada jest taka, żeby stycznik oddał w surowcach pieniążki, a srebro było czystym zyskiem. Czy odzyskamy 33 zł w surowcach? Zapraszam na oglądanie filmu. Dotarliśmy do wnętrza stycznika. Mamy duże grochy. Podejrzewam, że będzie fajna zabawa. Musimy jeszcze to wszystko podkręcać. Tu są te blaszki takie, które zabezpieczają przed ogniem, czy płomieniem, czy łukiem. I wtedy wyjdą nam te styki. Ale zobaczcie, tutaj są o wiele mniejsze, ale jednak sprawiające dużo przyjemności. Zdejmiemy te blaszki boczne. Z drugiej strony to samo.
No i jeszcze mamy cewkę. Czyli tak, jeden rozwalamy sobie dla całości. A co zrobimy z tymi pięcioma? Mam pewien pomysł. No to zobaczcie, jakie tu są ogromne styki. One są na czym? Na mosiądzu. Tak, one są na mosiądzu. Przechylimy. 26 gramów. A więc moim zadaniem teraz będzie tak. Wypalimy te groszki srebrne, przeliczymy sobie wartość jednego przełącznika. Ja z tych poodkręcam tą miedziuchę i 5 sztuk postaram się wystawić na jednym z portali, żeby nie było, że ja na przykład odzyskam 20 zł ze stycznika, a ktoś będzie chciał je kupić i zapłaci mi o wiele więcej. Bo często też w komentarzach piszecie, że więcej byłby wart, jakby sprzedać. No to robimy eksperyment. 5 sztuk wystawię pojedynczo od jakiejś sumy, ale to będzie po przeliczeniu dopiero, jak uporamy się ze zliczeniem tego wszystkiego. Tutaj też musimy to wszystko posprawdzać. Zaraz otworzymy. Proszę bardzo. Mini styczki są. Więc wszystko wydłubujemy, wypalamy, odkręcamy i widzimy się na
działce. No i mamy już styki opalone. Mamy tutaj miedziuchę, żelastwo. Z innych styczników, jak widzicie, tyle jeszcze miedzi udało mi się uzbierać. Te 5 sztuk na razie zostają. Wystawiłem aukcję, zobaczymy, czy zejdą. A dla nas będzie wyznacznikiem, ile w surowcach odzyskamy z jednego właśnie tego stycznika, żeby wiedzieć, za ile sprzedawać, tak, żeby nie sprzedać go taniej niż mamy w nich surowców. To bierzemy się za podsumowanką. Wytarujemy sobie pojemniczek. No i żelastwa to mamy 780 gramów. Dajmy 90 groszy. Mamy 70 groszy. Ten duży mosiąc powiał. Gramów. No, mosiąc powiał jest po 19,40, to na razie mamy 3,61. Mamy też miedź pobiał. No to jest 20 gramów. Dajmy tylko po 20 zł. 4 zł 1 grosz. Z tego stycznika wyjęliśmy miedzi 85 gramów. Po 34,60 to jest 6,95. Mamy też minimalną jeszcze takiego ilość mosiądzu, ale już nie będziemy tego ważyć. No dodajmy jeszcze, że to jest jakaś tam miedź kawałkowa. To mamy 9,58. Czyli wychodziłoby, że z takimi elementami mamy niecałe 10 zł za stycznik. Dla ciekawości zważmy sobie jeszcze miedziuszkę, którą pozyskałem z tamtych styczników. I też tylko dajmy ją po 35 zł. Czyli 10,33 jeszcze dodatkowo pozyskaliśmy takiej miedziuchy. No i co? Pozostało nam zważenie srebra.
No jak sroberko widzicie, 15 gramów. Teraz podpowiedzcie mi, ile jest warte takie srebro techniczne tego typu. A czy możemy przyjąć 2 złote za gram, czyli wychodziłoby 30 złotych? Jeżeli by wychodziło, że 30 zł plus tamta dycha, no to taki stycznik jest wart około 40 zł. I teraz pytanie, czy je rozbierać, czy próbować sprzedawać od 40 zł. Jestem właśnie ciekawy, co o tym sądzicie, bo rozebrać to zawsze można. Więc wychodziłoby, że ja bym próbował sprzedawać je po 40 zł. Na razie tak zrobimy. Tutaj dodatkowo doszły mi jakiś nowy stycznik ze złomu, z jakimiś innymi elementami do rozbiórki i myślę, że ten stycznik też spróbujemy sprzedać. No, czy to się uda? Jeżeli się uda, to Was poinformuję w jakimś krótkim shorcie. Na razie jestem za tym, żeby je spróbować sprzedać, bo surowców nie jest aż tak dużo, a to srebro może być oczywiście warte po 2 zł za gram, ale jak przyjdzie do przytopienia, będzie trochę brudu, syfu, więc lepiej, moim zdaniem, lepiej by było sprzedać to za 4 dychy, jeżeli oczywiście są sprawne, jeżeli ktoś się zdecyduje na kupno tego na portalu, bo też nie jest powiedziane, że ktoś kupi. Jeżeli ktoś nie kupi, to wtedy zawsze mogę rozebrać, ale na teraz mówię, że próbujemy to sprzedać. Pozdrawiam Was i napiszcie mi cena skupu takich styków, groszków srebrnych, no i czy sprzedawać. A ja Was pozdrawiam, cześć.